Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym zimowym grzybobraniu. Dzisiaj jest 31 grudnia, mamy Sylwester, godzina około 11. Mam cały dzień w sumie do 16, bo około 16 się robi ciemno, więc troszeczkę sobie dzisiaj pochodzimy. No popatrzymy, jak oczywiście coś znajdę, coś ciekawego, jakieś fajne grzybki zimowe to Wam oczywiście pokażę. Pierwsza miejscówka na to jest miejsce na uszaczki bzowe. Ogólnie cały tydzień od Wigilii było na plusie, zarówno w nocy, jak i za dnia. I bardzo dużo padało. Więc myślę, że dzisiaj powinno być dosyć ciekawie. I proszę bardzo. Od razu na wstępie przepiękne uszka bzowe. Te nie są duże, ale są ładne. Można je jak najbardziej zabrać sobie. Piękne uszko bzowe. Ląduje do koszyczka. Tutaj są takie troszeczkę mniejsze. Te zostawimy. Poszukamy trochę większych. No tutaj zobaczcie, wszystko się dopiero wybija. Teraz po tych mrozach, tak mi się wydaje. Tutaj piękny. Ale tu już mam bardzo dużo uszaczków, zobaczcie. Naprawdę ich jest dużo, te sobie zabierzemy. Tutaj są. Tutaj zobaczcie, pełno się wybija uszaczków. Tutaj, tutaj. Naprawdę tych uszaczków jest dużo. Nie będę zbierał wszystkich, tylko te mniejsze i w lepszym stanie, ale też te bardzo mało to też zostawię. Tutaj mam jakieś ciekawe grzybki, zobaczymy co to. Stare rozszczepki pospolite, ale takie naprawdę już stare, już są wysuszone całe, ale też fajne znalezisko. O, i przy okazji zauważyłem piękne uszka bzowe. Zobaczcie, jakie śliczne. Zabieramy. Przepiękne, dzisiaj nie są zmrożone. Ładne, świeżutkie, dużo jest takich bardzo małych. Znaczy, że wysyp się dopiero też szykuje. Zobaczymy tutaj, o. Tutaj mamy śliczne uszaczki też. Te nie są pomrożone. O, zobaczcie. Jakie ładne. O. Prześliczne. Te chyba nawet weźmiemy sobie. Tutaj zobaczcie, ile jest takich malutkich, to będzie też dopiero wysyp. Tutaj na takim pniaczku mamy. Ładne, weźmiemy je sobie. Tutaj takie bardzo mięsiste, zobaczcie. Ładne. Tutaj kolejne dwa. Naprawdę ich jest bardzo dużo. Ale większość są takie malutkie jeszcze. Widać, jeszcze to było troszeczkę za mało czasu, żeby je zebrać. Ale trochę ich podrosło. Nic, ja sobie trochę pochodzę. Jak znajdę coś ciekawego, to Wam pokażę. Zobaczcie, jaka piękna kisielnica kędzierzawa się pokazała. Zobaczcie, śliczna. Niestety jest ona niejadalna, ale naprawdę ładna jest. Śliczna. Tutaj jeszcze takie malutkie. A ja sobie cały czas tutaj chodzę, dreptam po lesie za uszaczkami. O, proszę. Pięknie tutaj się trafiły. Ładne bardzo.
też takie grube. Bierzemy sobie te większe. Ale ogólnie myślałem, że będzie lepiej dzisiaj z uszaczkami, a jest póki co naprawdę, naprawdę słabo. Myślałem, że będzie dużo lepiej, a tak naprawdę te uszaczki rosną dosyć słabo dzisiaj. Myślałem, że naprawdę będzie lepiej. Widać za... Jeszcze za mało czasu było. Jeszcze chyba za mało czasu. Spróbuję teraz w weekend, w sobotę pojechać. Zobaczymy wtedy, jak będzie lepiej. Zobaczcie, jakie piękne są te młodziuśkie uszaczki bzowe. Zobaczcie, jakich jest dużo. Troszeczkę wyżej przejdziemy. Naprawdę ich jest... Tutaj zobaczcie, wszędzie takie malutkie kuleczki. To wszystko są młodziuśkie uszaczki bzowe. Tak więc zobaczcie, jaki będzie wysyp. Może za tydzień, jak nie będzie mrozów. Zobaczcie, ile ich jest. Tutaj na dole takie troszeczkę starsze, ale też zobaczcie, jaki wysyp. Tutaj pełno naprawdę uszaczków, ale wszystko to są takie malutkie, tak więc ja je zostawiam. Przyjdę tutaj za, nie wiem, za może za tydzień, w tą sobotę bym spróbował. Zobaczcie, wreszcie kilka trochę większych uszaczków mi się udało namierzyć. Zobaczcie, tutaj jest taki naprawdę ładny. Zabierzemy go sobie. Tutaj obok taki mniejszy troszeczkę, ale też dobry. Zobaczcie w ogóle, jak sypnęło rozszczepką pospolitą. Zobaczcie, ile jej się pojawiło. Naprawdę jej jest bardzo dużo. Każdy tak naprawdę kijek jest obrośnięty cały rozszczepką. Tu poszukamy mniejszych uszaczków. Coś tam się znalazło. Dobra. Idziemy dalej. Jeszcze tutaj taki malutki. Idziemy dalej, bo tutaj mam prawdziwe piękności. To zobaczcie. Śliczne. Jeden uszaczek tutaj. Przepiękny, śliczny. Tutaj z tyłu jest taka cała gromadka. Weźmiemy te większe. Tutaj zobaczcie, jaki piękny. Ten jest naprawdę idealny w sam raz. Zobaczcie, jakie piękne. Tutaj jest naprawdę coś niesamowitego. Znajdowałem oczywiście ładniejsze, ale jak na dzisiejszy wypad, te są piękne. Tutaj taki większy. Śliczne. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają te boczniaki ostrygowate na tym pieńku. Zobaczcie, coś pięknego. Mogę dobry. O! Śliczne, naprawdę. Spróbuję wam je tutaj jak najlepiej pokazać z bliska. Ustawię dobrą ostrość. Zobaczcie. Przepiękne, naprawdę, boczniaczki.
naprawdę są śliczne, tylko że są bardzo wysoko. Jestem się teraz zastanawiam, jakie zbiorę, bo są naprawdę wysoko. Będę musiał z drabiną przyjść chyba. Dobra, idę szukać dalej. Zobaczcie, śliczne, młodziutkie płomiennice zimowe. Tutaj i tutaj jeszcze takie dwie. Przepiękne. Zobaczcie, jakie przepiękne miejsce na boczniaki znalazłem. Widzicie, są pierwsze takie młodziutkie, ale wysuszone. Tutaj kolejny młodziutki. Tutaj kolejne młodziutkie. I patrzcie, co się dzieje tutaj. Zobaczcie, tu są prawdziwe, malutkie kępy. Są wszystko młodziutkie boczniaczki ostrygowate. Widzicie, ile ich tutaj wyrasta. Widzicie? To wszystko to są boczniaczki malutkie. Mam nadzieję, że to widać. Tutaj zobaczcie, już kapelusze ładne powstają. Tutaj. I tutaj chyba najładniejsze, zobaczcie. Widzicie? Tutaj pełno malutkich boczniaczków. Też ładne kapelusze powstają. Wszystko jeszcze młodziutkie bardzo. Naprawdę coś niesamowitego. Widzicie, jak to ładnie tutaj wszystko rośnie. Taka powalona kłoda topoli i piękne boczniaczki sobie rosną. Będzie naprawdę tutaj ich bardzo dużo. Trzeba poczekać, aż urosną. Zobaczcie, jakie piękne, młodziutkie płomiennice zimowe. Zobaczcie, tu są ładne. I jeszcze tutaj, zobaczcie, widać takie bardzo malutkie. Chodzi mi o te tutaj, o. Tutaj widać takie malutkie. Naprawdę są malutkie, te są większe. Tak więc będzie co zbierać. Za jakieś... No, trzeba poczekać, aż urosną. Zobaczcie, trafiły mi się przepiękne rozszczepki kloszowe, zwane inaczej uszaczkiem kosmatym. Zobaczcie, śliczne. Ich jest tutaj naprawdę sporo. Na takiej gałązce klonu chyba wrosły. Piękne. Zobaczcie, stare prochniejące pieni. Zobaczcie, ile buszniaków tam. Tutaj, tutaj. Tutaj, zobaczcie, wszystko. Boczniaki ostrygowate, młodziutkie, idealne. Niedługo będą do zbioru, świeżutkie. Zobaczcie, ile ich rośnie. Tutaj są fajne. Zobaczcie, ile ich rośnie. Tutaj zobaczcie jeszcze, ile pełno boczniaczków. Będzie co zbierać.